Wojna, walka, czy nie wojna, ale jednak zwarcie takie poważne, ideologiczne,
jeżeli chodzi o ten aspekt religijny, jeżeli chodzi o wartości, o przywiązanie do wartości naszych chrześcijańskich, katolickich, a jednak bardzo mocno atakowanych czy wypieranych przez te poglądy liberalne, te, które są dla naszego, w moim przekonaniu, kontynentu i dla całej Europy dużym, dużym zagrożeniem. Ja muszę rozpocząć. I drodzy Państwo, tutaj też Prawo i Sprawiedliwość będzie stać konsekwentnie na takim nurcie, takim przekonaniu, że przyszłość Europy, przyszłość Unii to właśnie chrześcijaństwo, to wartości chrześcijańskie, to wszystko, co ze sobą chrześcijaństwo niesie. To oczywiście budzi duży opór, czy często nawet furię, jeżeli występujemy z takim przekazem na forum Parlamentu Europejskiego, ale tutaj będziemy również bardzo w tym konsekwentni. Ktoś zapyta, dobrze, co zrobić, żeby było inaczej? Ktoś zapyta, co zrobić, żeby ta Unia wyglądała troszkę inaczej, żeby rozwijała się właśnie w oparciu o wartości, żeby rozwijała się w oparciu o te zasady, które są nam wszystkim bliskie, żeby realizowała plany, marzenia i oczekiwania jej mieszkańców. Otóż w naszym przekonaniu, w moim przekonaniu, drodzy Państwo, jest tylko jedno wyjście. A tym wyjściem jest budowa silnego, dobrze funkcjonującego, dobrze zarządzanego, sprawnego państwa. Państwa, które będzie miało siłę militarną, siłę ekonomiczną, siłę gospodarczą, żeby różnego rodzaju mniejszym lub większym naciskom się oprzeć, a co więcej, próbować też narzucać pewną narrację i tą wizję nam bliską, wizję rozwoju Unii Europejskiej promować. I ja mam takie przekonanie, że po tych trzech latach, blisko czterech latach rządów Prawa i Sprawiedliwości udaje nam się bardzo konsekwentnie, ale jednak to państwo silne, mocne, stabilne gospodarczo państwo polskie budować. Udaje nam się tam w Brukseli jednak twardo bronić polskiego interesu, mówić, że jednak to, że chcemy budować centralny port komunikacyjny, czy chcemy przekopać Mierzeję Wiślaną, czy chcemy mieć własny przemysł, to jest coś, co jest polską racją stanu. I to, chociaż na początku nie było traktowane poważnie, każdy myślał, że to być może są jeszcze tylko słowa, zostało przekute w wielu przypadkach na konkretne projekty, na konkretne wydarzenia, które Państwo na pewno macie okazję śledzić, obserwować i widzicie, że wiele ważnych, strategicznych spraw z punktu widzenia rozwoju Polski jest tam bronionych, a w Polsce realizowanych. I to, drodzy Państwo, jest coś, co dla nas jest bardzo istotne, to jest takim motorem napędowym naszego działania, aby tą politykę budowy silnego państwa kontynuować. Bo to się przekłada na życie Was, na życie mieszkańców Podkarpacia, na życie mieszkańców powiatu mieleckiego, Mielca, czy całej Polski. To się przekłada, drodzy Państwo, na to, co widzicie wokół siebie. Myślę, że wszyscy, jak tutaj siedzicie, możecie zobaczyć, co się stało, co się dzieje w ostatnich trzech latach w naszym województwie, co się dzieje w ostatnich trzech latach w naszym powiecie, co się stało w ostatnich trzech latach w naszym mieście. Budowany drugi most, dzisiaj pan marszałek właśnie mi powiedział, że po 2020 roku będzie można już nim przejechać. Początkiem marca ruszamy z modernizacją linii kolejowej, tej linii, która w moim przekonaniu jeszcze bardziej przyspieszy rozwój Mielca i całego naszego północnej części województwa podkarpackiego, bo to jest i Dębica, i potem Tarnobrzeg, ale to jest też otwarcie się na centralną Polskę dzięki właśnie linii L25. To jest, drodzy Państwo, droga w Karpatia, jest 19, której nikt nie marzył, nie śnił nawet kilka lat temu, że ona będzie budowana, a teraz mamy perspektywę kilku lat, że przejedziemy między Rzeszowem, Lublinem, potem biorąc kolejną ekspresówkę, kierując się w kierunku Warszawy, jest 17, będziemy w Warszawie z Rzeszowa w ciągu niecałych 2,5–3 godzin samochodem. A za chwilę będziemy wbijać pierwszą łopatę w tym roku, myślę, że było w czerwca, jeżeli chodzi o 19 w kierunku południowym, w kierunku Barlinka, do Babicy, gdzie również będą rozpoczną się działania czy budowa tych odcinków w kierunku południowym, co otworzy Polskę w ogóle na południe Europy, przedefiniuje kierunki rozwojowe, jeżeli chodzi o rozwój transportu w naszym kraju, czy w tej części Europy, z tych, które są obecnie zachód-wschód,
na te, które dla nas są kluczowe, ważne, istotne, czyli północ, południe, bo Via Carpatia to jest też ożywienie polskich portów, to są również perspektywa przewozu towarów, jeżeli chodzi o kraje takie jak Słowacja, Węgry czy Rumunia, w kierunku właśnie Polski przez Barwinek, Rzeszów, na Dublin, potem na Warszawę i na polskie porty. I to, drodzy Państwo, się dzieje na naszych oczach. Każdy, kto obiektywnie i bez emocji będzie chciał oceniać rządy Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich latach, musi przyznać, że na Podkarpaciu, ale w całej Polsce, ale tu u nas, na Podkarpaciu, w powiecie mieleckim, naprawdę bardzo dużo się dzieje. Jest taki, w moim przekonaniu, duży boom inwestycyjny, dużo inwestycji się pojawiło. I dlaczego tak się dzieje? Każdy sobie też powinien odpowiedzieć, bo to też warto przypominać. Otóż dlatego, że jest świetna współpraca. Świetna współpraca między samorządem województwa, na czele z panem marszałkiem Ortyrem, a rządem. Ja, drodzy Państwo, jako szef kampanii samorządowej wygranej i naprawdę zakończonej, myślę, dużym sukcesem, bo rządzimy w 8 województwach, ale pamiętajcie, że mamy też prawie 250 czy 230 powiatów, gdzie rządzimy albo współrządzimy w całej Polsce. Jest kilkaset gmin, gdzie mamy swoich wójtów. To naprawdę jest duża jakościowa zmiana, jeżeli chodzi o obecność Prawa i Sprawiedliwości w samorządzie. Otóż w naszym, moim przekonaniu, to województwo się rozwija tak szybko i powiat mielecki Mielec tak się rozwija szybko, ponieważ jest logiczna, perspektywiczna, stabilna, uzupełniająca się, dobrze zorganizowana współpraca na linii rząd-samorząd. I drodzy Państwo, to się nie bierze z niczego. Te inwestycje, to co się będzie działo w najbliższych latach w Mielcu, nie bierze się z niczego. Bierze się właśnie z tej współpracy, która ma służyć Państwu, ma służyć Wam, ale też przyszłym pokoleniom, Waszym dzieciom, Waszym wnukom, wszystkim, którzy będą na Podkarpaciu, czy w Mielcu, czy w powiecie mieleckim żyć i mieszkać. I to chciałbym bardzo mocno podkreślić, a takim bardzo dużym, mocnym, koronnym argumentem za tym, co mówię, jest to, co się wydarzyło dwa dni temu, w piątek. Otóż została podpisana historyczna umowa na rekołki dla PZL Mielec. Została podpisana umowa, która jest początkiem długofalowej, strategicznej współpracy między polską armią a zakładami lotniczymi w Mielcu. Została podpisana umowa, która da nie tylko miejsca pracy, nie tylko know-how, nie tylko rozwiązania innowacyjne różnego rodzaju związane z produkcją śmigłowców, ale nade wszystko, drodzy Państwo, cywilizacyjnie mocno pchnie Polskę i nasz region do przodu. Jeżeli chodzi o rozwój, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o rozwój i jego przyszłość. I tutaj chcę, drodzy Państwo, serdecznie podziękować osobom, które, bez których ta umowa i te zabiegi, bo wierzcie mi, żeby podpisać taką umowę i przekonać polski rząd do tego, żeby właśnie wybrać PZL Mielec, a nie inne konkurencyjne oferty, nie było łatwo, ale chcę podkreślić, że bez właśnie pana marszałka Ortyra, bez posła Wojciecha Buczaka, bez posła Rafała Webera, bez Mariana Kokoszki, bez tych ludzi, drodzy Państwo, ta umowa nie byłaby możliwa do zrealizowania i dlatego dzisiaj, korzystając z okazji, że mogę przed Państwem wystąpić, chcę Wam, Panowie, serdecznie za to wsparcie i za to zaangażowanie. Ale już kończąc, pewnie ja nieźle wyczuwam też emocje i myślę, no dobrze, ten europoseł Poręba mówi, no w sumie to wszystko się pewnie zgadza, bo widzicie to wszystko, jak się Podkarpacie rozwija, no ale zadajcie sobie pytanie, skoro jest tak dobrze, to czemu rządząc przegraliśmy wybory w powiecie mieleckim i przegraliśmy w mieście wybory? Otóż, drodzy Państwo, to są takie pytania, na które my też musimy sobie umieć odpowiedzieć. To są takie pytania, na które my, jako przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, musimy znaleźć odpowiedź i na pewno nad tą sytuacją się mocno pochylić. Bo nie ukrywam, że jest to coś, co na pewno nie budzi naszego zachwytu i nawet przeciwnie, powoduje, myślę, duże rozczarowanie. Chcę Państwu powiedzieć, że te rozmowy czy ta ocena sytuacji, która miała miejsce, na pewno będzie bardzo szczegółowa i będzie bardzo taka precyzyjna. Zaraz po tym spotkaniu mamy też spotkanie u nas w biurze z przedstawicielami kół Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy o tym rozmawiać,
ale myślę, że wszyscy, jak tutaj siedzimy, musimy sobie też odpowiedzieć, uderzyć się we własne piersi, czy w tych wyborach zrobiliśmy wszystko, czy w tych wyborach daliśmy z siebie wszystko i czy czasem nasze zachowanie przez przypadek nie zdradziło nas do nas wyborców. To są takie pytania, które, drodzy Państwo, muszą być odpowiedzi znalezione i po to, żeby zakasać rękawy za 5 lat po prostu tutaj czerpać też korzyści z tego, że ta współpraca rząd-samorząd na linii Prawo i Sprawiedliwość i w województwie, w powiecie, w mieście i w rządzie, w centrali będzie miała miejsce. Tutaj, drodzy Państwo, chcę Was zapewnić, że podobnie, myślę, że mogę powiedzieć w imieniu Pana Marszałka również, jest to temat, z którego będą wyciągnięte bardzo, myślę, daleko idące wnioski. Bez poważnych zmian na pewno się nie obejdzie w funkcjonowaniu Prawa i Sprawiedliwości, ale na pewno wiem jedno, że musimy się otworzyć na nowe środowiska, musimy się otworzyć na nowe osoby, musimy się otworzyć na nowych ludzi. Musimy, drodzy Państwo, zrobić wszystko, żeby to, co się na poziomie właśnie centralnym udaje realizować w Polsce i na poziomie wojewódzkim, było możliwe również w naszym mieście pod logiem Prawa i Sprawiedliwości. Kończąc, pozwólcie, że złożę Państwu wszystkim serdeczne życzenia dobrego roku, udanego roku, szczęśliwego roku. Życzę Państwu dużo zdrowia dla Was, dla Waszych najbliższych. Życzę Wam, żebyście w tym roku zrealizowali wszystkie swoje plany, zamierzenia, marzenia i bardzo będę rad i będę szczęśliwy, bardzo będę dumny, jeżeli będziemy nadal w kontakcie, będziemy współpracować, będziemy budować silny powiat mielecki, silny Mielec, silne województwo, silną ojczyznę, silną Polskę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. No to ja bym tak, jak Tomek powiedział, mogę tak do Tomasza powiedzieć w imieniu, że to będzie miało miejsce w komitecie wielkości czasowej, było to przyznane, to ja po prostu w momencie, kiedy podpisywano ten kontakt, szczekałem się długo i chciałem powiedzieć, czy to jest prawda. Naprawdę, proszę Państwa, to jest rzecz, która nie kończy się na relacjach, wpływie decyzji w kategoriach, prawda, czy samego Mielca, czy samego po prostu też rządu. To nie jest tak, że jesteśmy próżni, to ma wielu uwarunkowań i rzeczywiście to zabieganie, lobowanie, które miało miejsce, to też znakomite części się przyczyniło do tego. I chcę tu podkreślić znakomitą rolę wszystkich osób, które tu zostały wymienione na czele z posłem Tomaszem Pachną, ale rolę pana ministra Błaszczaka. To, proszę Państwa, jest prawda rzeczywista, że pan minister pierwszy dla policji wykonał ruch w kierunku bezwzględnym z dziesięciu lekko czyszczu i prawda, są fakty. I później, a będąc wtedy ministrem spraw wewnętrznych administracji, prawda, w momencie, kiedy wszedł w rolę też równie ważną, jak minister spraw wewnętrznych administracji, w rolę ministra obrony, dokonał drugiego kroku przy wsparciu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Proszę Państwa, to są rzeczy, no, na które tak trzeba patrzeć. Więcej tutaj nie ma co mówić. Bardzo się cieszymy i oczywiście ja mam taki do tego też emocjonalny, prawda, stosunek. Państwo wiedzą, że tam pracowałem, konstruowałem nie lekowo, ale inne tam samoloty, także to też naprawdę dla mnie jest taki, no, emocjonalny element. Państwo już też, jak się patrzy, to wiele osób też to rzemiosło, że tak powiem, będą się uprawiały. Także jest to, myślę, święto dla Mielca, święto dla powiatu, święto dla Podkarpacia. No i też dla całej Polski, bo to nie jest tylko, nie będzie to słuszne dla bezpieczeństwa naszego powiatu. Szanowni Państwo, myślę, że rzeczywiście tak jak poseł Rafał Weber powiedział, słodko kwaśną czy słodko gorzką, może tutaj być, ale myślę, że te rzeczy, które wymagają refleksji, podsumowania, analizy, dzieją się, będą się działy, taka jest prawda, ale myślę, że też powinniśmy popatrzeć na to w kategoriach po pierwsze nadchodzących i już właściwie funkcjonujących, przygotowanych do wyboru Parlamentu Europejskiego. Mamy kandydata, mamy cel, mamy po prostu co robić i musimy się do tego
organizować i też w ramach tego wyciągać wnioski z tych poprzednich kampanii. Przed nami kampania do parlamentu, do naszego krajowego parlamentu, mówię tu oczywiście o Sejmie i Senacie, też jest co robić. Wiemy o tym, że powiat mielski nie posiada parlamentarzystów. Dziękujemy bardzo parlamentarzystom obecnym, że nam pomagają, że tu są. Ta luka zawsze musi być wypełniana, była zawsze wypełniana. Ale no, ambicją przecież każdego powiatu, szczególnie tak mocnego jak nasze, zgłoszę, oczywiście tak parlamentarzystów, czy senatorów, czy posłów, które oczywiście posiadamy. Proszę Państwa, ale też musimy patrzeć na to, co pozostawiliśmy w mieście, co pozostawiliśmy w powiecie do realizacji. Bo to są ważne zadania, wyzwania. Nie myślę, że się same nie zrobią. Na pewno same się nie zrobią. I nie zrobią się też bez pozyskania środków, bo trzeba o to zabiegać. Prawda? Most jest, tak jak Tomasz powiedział, w trakcie budowy. Rzeczywiście kolej rusza, rzeczywiście. Ale przy tym są zadania i dla samorządów gminnych, i dla samorządu miejskiego, dla samorządu powiatowego. Przecież wiemy, że miasto musi zbudować wiadomo lotniska. Bez tego ten most, no, można powiedzieć, będzie działał, ale cóż to będzie za rozwiązanie. Taka jest prawda. W takich uwarunkowaniach podejmowaliśmy tę decyzję, że powiat musi dokończyć obwodnicę w kierunku Radomieśla, prawda, przez ścianę dalej do tego, do Wanowic. No, taka jest rzeczywistość. Pozostawiliśmy wiele zadań, zaplanowaliśmy i te zadania, myślę, że lub Prawa i Sprawiedliwości w powiecie, w mieście będzie śledził, będzie je też oczywiście wspierał. Taka rzeczywistość, to nie są zadania dla mnie, dla Państwa, to są dla wszystkich mieszkańców, dla wyborców, dla tych wszystkich, którzy korzystają i się oczywiście trudzą, jeżeli tych rozwiązań nie będzie. Chciałem wszystkim bardzo serdecznie podziękować za to wsparcie w wyborach, za to wsparcie, które było. Czułem to wsparcie cały czas, bo przyszło mi przez te 9 miesięcy pracować jako pełniący funkcję prezydenta w niełatwej sytuacji, ponieważ poprzedni prezydent był chory, później zmarł i wiele spraw było rozpoczęte, a nie zakończone. I to wsparcie ja cały czas od Państwa czułem. Czułem to wsparcie podczas pełnienia obowiązku prezydenta, jak również podczas wyborów, ale również to wsparcie czułem po przegranych wyborach. To jest też bardzo ważne, że wtedy to wsparcie od Państwa czułem. Ale powiem, że te 9 miesięcy to bardzo piękny dla mnie czas był, pięknej pracy i wtedy zobaczyłem, jak ważne jest, żeby tu, w gminie, w mieście był ten sam, ta sama organizacja, taka sama jak w rządzie. Bo z dnia na dzień mogłem się umówić z ministrem, czy z marszałkiem, czy z kancelarii premiera i wiele spraw dla miasta załatwić w ten sposób, żeby było lepiej. I tu bardzo serdecznie również kłaniam się panu europosłowi Tomaszowi Porębie, bo w każdej chwili, o każdej porze dnia odbierał telefon i umawiał mnie z ministrami, jak również panu marszałkowi Władysławowi Ortylowi, panom posłom Wojtkowi Kuczakowi, Rafałowi Weberowi. Wszystkim naprawdę za tą współpracę bardzo serdecznie dziękuję. A udało się wiele spraw zrobić. Ponieważ pierwsza sprawa, która się przyszło zmierzyć, to poprawę jakości powietrza. I udało się. Przyjechał minister Henryk Kowalczyk, minister środowiska, zmiana ustaw, jeżeli chodzi o ciągły monitoring, jak również o, że wojewódzki inspektor ochrony środowiska może chodzić do zakładów firm o każdej porze dnia i nocy, z sobotami, niedzielami. Włącznie. To się udało. Udało nam się powołać zespół roboczy, a jak również podpisać tak zwane porozumienie z panem Piotrem Woźnym, pełnomocnikiem premiera do spraw czystego powietrza, jak również z szefem głównego inspektora ochrony środowiska, panem Pawłem Ciećko, tak zwane laboratorium Mielec. Teraz, jak tu panowie już mówili, moi poprzednicy, musimy patrzeć na ręce, żeby nowy prezydent
tych tematów nie zamiótł pod dywan, tylko żeby je realizował. To jeśli chodzi o powietrze, ale wiele spraw udało się zrobić, jeśli chodzi o sport. Udało się podpisać umowę na budowę hali sportowej wraz z Czemanieckami basenowymi, ze SPA, z siłownią, tam będą dwa boiska, jak również ponad 3000 krzesełek na widowni.